Dzień dobry Państwu, witam serdecznie w Pytania i odpowiedziach wersja ekonomia, czyli takiej wersji pytań i odpowiedzi, w której Państwo zadajcie pytania wyłącznie o ekonomię, gospodarkę, pieniądze, finanse, banki, kredyty, lokaty. A ja odpowiadam zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą, ale podkreślam, że nie jestem żadnym doradcą, a to nie są żadne porady, bo ja osobiście uważam, że każdy sam powinien podejmować swoje własne decyzje życiowe, bo każdy sam będzie potem żył z ich konsekwencjami. I nie ma sensu takie coś, co na przykład często się uskutecznia w mediach głównego nurtu, że przychodzi jakiś niewydarzony ekonomista i mówi: Drodzy Państwo, kupcie nieruchomość. Nieruchomości, no, nie mogą stanieć. Pół roku później, drodzy Państwo, krach na rynku nieruchomości. A pewna telewizja nawet miała taką serię programów: Kup nieruchomość. Jej prowadzący zdaje się zmienił teraz hmm, pracę i teraz pracuje w, w mediach z kojarzonych głównie chyba z rządową propagandą, nie? Albo na przykład inny ekspert wiele lat później przychodzi, no, drodzy Państwo, no, mamy kryzys po covidowy, no, inwestowanie w nieruchomości to największa głupota, jaka tylko można zrobić. Przecież to wiadomo, że w kryzysie nieruchomości będą taniały, bak zdrożały prawie 100%. O tym, że takie akcje są na YouTubie, no to chyba nikomu nie muszę też mówić. Pamiętam pewnego eksperta od ekonomii, który jakoś tak pod koniec lat nastych, tuż przed e, zarazą, nawet y, radził publicznie ludziom, żeby sprzedali swoje własne mieszkania i zaczęli wynajmować. Wiecie, on twierdził, że mieszkania będą tak drastycznie tanieć, że radził swoim widzom, że jak mają mieszkanie, żeby je sprzedali, wzięli pieniądze, wpłacili do banku. Wynajęli sobie na jakiś czas mieszkanie. Przez jakiś czas mieszkali w wynajmowanym, bo jego zdaniem te mieszkania miały tak drastycznie stanieć, że za te pieniądze, co na przykład mieli jedno mieszkanie, to za chwilę sobie kupią dwa. No, ciekawe, jak może teraz spojrzeć w oczy swoim widzom, a zrobił się bardzo popularny, więc ma ich bardzo dużo. Jak na przykład tacy widzowie mu przyjdą i powiedzą, panie, miałem trzy pokojowe mieszkanie, zrobiłem to, co pan radził. Teraz mnie ledwo stać było odkupić kawalerkę. Ciekawostka. To też taka, a propos, dlaczego niektórzy ludzie z tej tak zwanej ekonomicznej topki, no nigdy u mnie nie gościli i nigdy nie zagoszczą, drodzy Państwo. Ja uczciwie mówię, to nie są żadne porady. Ja tutaj wyrażam swoje opinie, które jeśli ktoś będzie chciał wziąć pod uwagę przy podejmowaniu swoich własnych decyzji życiowych, super. Jeśli nie. Trudno. Jeśli te moje opinie wydadzą ci się fajne, proszę napisz to w komentarzu, daj łapkę w górę, udostępnij. Jeśli w czymś się ze mną nie zgadzasz, to proszę napisz w komentarzu, z czym się nie zgadzasz, podyskutujmy. Bardzo możliwe, że to ty masz rację i że ty mnie przekonasz, że, że ty masz rację i na przykład zmienię swój pogląd. Także zapraszam do dyskusji. Pierwsze pytanie. Biedronka i Lidl chwalą się z zwycięstwem na najtańszy koszyk. Który sklep ma tak naprawdę najtańszy koszyk. Drodzy Państwo, nie podejmę się rozstrzygania tego sporu, który tych, z tych sklepów jest tańszy, czy Lidl, czy Biedronka. I osobiście no, zdarza mi się kupować w dyskontach w marketach, ale po pierwsze jestem raczej zwolennikiem kupowania w polskich sklepach. Zdaję sobie sprawę, że to jest drogo i coraz trudniej, ale mamy też polską sieć marketów. Odkąd się sklep otworzył niedaleko mnie, to staram się kupować tam. Tak również ze względu na tak zwany patriotyzm ekonomiczny, patriotyzm gospodarczy. Wiem, że wielce oświetleni, oświeceni i progresywni politycy i usłużne im media mówią, że patriotyzm gospodarczy to jest tak naprawdę zło i że nie można tego robić. No, moim zdaniem, to oni są porąbani, i mam nadzieję, że ludzie ich przy wyborach ocenią. Niemcy generalnie mieli patriotyzm gospodarczy przez całe dziesięciolecia. Niemiec kupował przede wszystkim niemieckie, i gospodarka niemiecka na tym bardzo dobrze się rozwijała. A ja nigdy nie ukrywałem, że dla mnie najważniejsza jest Polska, Polacy, w trzeciej kolejności inni ludzie zamieszkujący nasz kraj. I szczerze, mam gdzieś. Zyski niemieckiej czy portugalskiej, zdaje się, korporacji. Wolę, żeby zarabiała korporacja polska. Choć jak się da, to wolałbym, żeby sobie zarobił jakiś Polak, niezinkorporowany, że się tak wyrażę. Czyli staram się kupować w małych sklepach. Do niedawna jeszcze często bywałem na targowisku. Teraz na tych targowiskach grasują politycy. Więc jak masz trochę bardziej rozpoznawalną gębę, tak jak ja, to strach tam pójść. Bo wiecie, politycy tam łażą. I to jest tak, że jeden łazi i tam rozdaje ulotki, czy tam jabłka, albo jakieś inne rzeczy, a dziesięciu robi zdjęcia. I już raz przy, po, przy zbieraniu podpisów, o mało nie cyknęli mi fotki z przyczajki, co potem mogłoby być wykorzystane do, do wrzucenia do internetu, bo wiem, że innych zdjęcia wrzucali do internetu, że ja ich niby popieram. To nie chcę potem się dowiedzieć z internetu, że jakiegoś płaczka konstytucyjnego popieram albo jakiegoś zamordystę, co to jeszcze niedawno groził ludziom wsadzeniem do więzienia za to, że za mało gorliwie popierają Ukrainę, a teraz nagle twierdzi, że zawsze był przeciwko i tak dalej, i tak no, dalej. Mam nadzieję, że mnie rozumiecie. Także jak to ogląda, który ze sprzedawców z bazarku, na którym kupuje, nie, nie obraziłem się, drodzy Państwo gurasują politycy, za półtora tygodnia przestaną, znowu zaczną się pojawiać, nie? Ale wracając do, tego, do tych koszyków między Lidlą i Biedronką, wydaje mi się, że tutaj tkwi ta sama sztuczka, e, jeszcze raz podkreślę, nie rozstrzygnę tego sporu, ale wydaje mi się, że tutaj jest tak sama sztuczka, co z koszykiem inflacyjnym. To wiele razy tłumaczyłem, na czym to polega, jakim cudem na przykład ludzie mieli odczuwalną inflację na poziomie prawie 100%, a, 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 a ten EnBeb twierdził, że kilkanaście procent. To jest właśnie ta magia koszyka inflacyjnego, czyli tego, co się do tego koszyka włoży. Za komuny była taka, było takie powiedzenie, że no, co prawda mięso zdrożało, ale za to szyny kolejowe i wagony kolejowe potaniały, nie? Jakiś czas temu miałem rozmowę, niestety nie nagraną, bo to nie było na wywiadzie z wysokiej klasy politykiem, który coś tam do mnie pyskował, że ja niepotrzebnie gadam o tym, że wszystko drożeje, no bo przecież Mercedesy S-klasy prawie nie zdrożały. No ja tak do niego, no drogi panie, a kiedy pan ostatnio kupowałeś Mercedes S-klasy? Bo rzeczywiście, no, miał rację, no, Mercedes S-klasy rzeczywiście mało zdrożały, procentowo. Ja osobiście nie jeżdżę Mercedesem S-klasą. Nie wiem, może ty jeździsz, drogi widzu. Właśnie piszcie w komentarzach, jak często zmieniacie swoje Mercedesy S-klasy. W ogóle macie Mercedes S-klasy? No, bo mało potaniały, nie? No i właśnie, jeśli w takim koszyku inflacyjnym znajdzie się Mercedes S-klasy, no to wyjdzie, że no rzeczywiście on będzie ciągnął tą inflację w dół. Bardzo mocno. Tak samo jak się okaże, że na przykład um, wagony potaniały, albo tory kolejowe potaniały, no, albo w tej chwili benzyna, która jest sztucznie zaniżana, prawda? Jej cena i to powiedziałbym, że pewnie mm, pewnie jakoś bardzo mocno, nie? I podobnie i tutaj wydaje mi się, choć powiem szczerze, no nie śledziłem tej sprawy, nie śledziłem, ale jeśli jest tak, że Lidl twierdzi, że to Lidl ma tańszy koszyk, a Biedronka twierdzi, że to Biedronka ma tańszy koszyk, no swoją... No prawdopodobnie obie te korporacje mówią prawdę. Tylko w obu tych przypadkach to nie jest ten sam koszyk. Po prostu, no. Lidl wsadził do swojego koszyka to co chciał, Biedra wsadziła do swojego koszyka to co chciała. Co sobie, jeśli dobrze kojarzę, jest nawet oczywiste, bo obie te korporacje sprzedają dużą część produktów, których w innych korporacjach nie ma. No więc nie da się zrobić dwóch identycznych koszyków, nie? Proste? Proste. No, to jest, wiesz, no, wiecie, no, tak to działa. I żeby nie było wątpliwości, ja nie mam nic ani do Lidla, ani do Biedronki. Moje, że się tak wyrażę, przywiązania zakupowe są pozytywne. A też zdarza mi się oczywiście w tych dyskontach bywać, ale staram się tak robić, że w pierwszej kolejności bazarek, w drugiej kolejności, w drugiej kolejności... Te. W drugiej kolejności polska sieć dyskontów, ale zdarza się mi też, zwłaszcza wieczorem, bo te dyskonty są do, do późne czynne, jakieś tam, jakieś tam zakupy zrobić. A powiem nazwę, na przykład w tym Lidlu, w którym czasem zdarza mi się kupić, jest bardzo sympatyczna obsługa, bardzo, mi, bardzo miła. Widać, że ci ludzie. Mam, wraż mam nadzieję również, nie tylko wrażenie, ale również nadzieję, że są dobrze traktowani przez dyrekcję, bo są sympatyczni, ale tacy, widać, że szczęśliwi. Mam nadzieję, że to nie jest gra, mam nadzieję, że naprawdę są szczęśliwi, bo ja się uważam, że ludzie powinni być szczęśliwi. I jak słyszę takie teksty, że na przykład nauczyciel zarabia um, mniej niż osoba na kasie w Lidlu, to dla mnie to jest tylko połowicznie niefajne. W tym sensie, że ja jestem za tym, żeby osoby na kasie w Lidlu dobrze zarabiały, no ale fajnie by było, żeby nauczyciele też dobrze zarabiali, bo ja osobiście uważam, że e, któryś z naszych wieszczy, nie pamiętam których, ale któryś kiedyś powiedział taki fajny tekst, że taka, takie będą rzecz pospolite, jak młodzieży chowanie. A wydaje mi się, że zwłaszcza w dobie takiej rozwydrzonej młodzieży, a nie oszukujmy się, młodzież w chwili obecnej jest e, rozwydrzona. Um, no to praca nauczyciela to jest ciężka praca i to już nie jest tak jak kiedyś, że nauczyciel tylko i wyłącznie musiał um, przekazać wiedzę. Dziś to jest nawet, wydaje mi się, że drugorzędne względem tego, że ta wiedza to dzieci otacza z każdej możliwej strony. Wydaje mi się, że dzisiaj przede wszystkim yy, dobry nauczyciel to musi powiedzmy opanować żywioł. Tak mi się wydaje. I to już są bardzo poważne umiejętności, za które moim zdaniem trzeba bardzo poważnie płacić. Oczywiście, najpierw trzeba stwierdzić, czy te umiejętności występują, zrobić pozytywną selekcję do zawodu, a dopiero potem dobrze płacić. Nie na zasadzie takiej, że koleś yy, nie dostał się na na, przykład na prawo, to poszedł na historię. Przynajmniej z mojego pokolenia tak ludzie robili, bo na prawo i na historię były te same egzaminy, i ci, którzy nie dostali się na, na prawo, a nie chcieli iść do woja, bo z mojego pokolenia jeszcze była przymusowa, zasadnicza służba wojskowa, no to szli na historię, bo na prawo było na przykład 10 kandydatów na miejsce, a na historię. Mm... 30 kandydata na miejsce, więc brali jako drugi kierunek. Nie? Potem tej historii mu nie szło, więc szedł na, na specjalizację pedagogiczną, bo, bo tam było naj, naj, najłatwiej się dostać na, na tą specjalizację. Potem po tej specjalizacji próbował robić, co się jeszcze tylko dało, no ale nic mu nie wyszło, no to został nauczycielem historii. No to, to sorry, no to takich ludzi bym w ogóle wywalił z zawodu, ale dobrym. Nauczycielom historii płaciłbym fantastyczne pieniądze. Zwłaszcza, że wiecie, skurde oglądacie czasem YouTube'a, wiecie jak popularne są na przykład kanały historyczne, wiecie jak popularne są kanały o fizyce, jak popularne są kanały o chemii, nawet o języku angielskim. Skoro ludzie, którzy tak naprawdę robią na YouTube pracę nauczyciela, zbierają dziesiątki tysięcy subskrybentów, to znaczy, że jest masa ludzi, która z własnej woli chce ich słuchać i chce spijać, spijać wiedzę z ich ust. To znaczy, że jak się dobrze poprowadzi te zajęcia, to są po prostu ciekawe. A takie powinny być. Bo wiedza, którą człowiek wkuje, ale której nie lubi, która jest nudna, to jest wiedza, którą się szybko zapomina. Ale wiedza, którą chłoniesz z pasją, bo to cię interesuje. Boże, ty to zapamiętasz do końca życia, będziesz umiał to wykorzystać w praktyce. To jest to, co trzeba robić. Dlatego dobrzy nauczyciele, którzy umieją uczniów zainteresować, którzy umieją tak zrobić, że dzieciak cieszy się, że zdobywa wiedzę i umiejętności, tacy nauczyciele powinni być, moim zdaniem, lepiej wynagradzani niż ministrowie. Tak uważam. Może to jest ze względu na moje prywatne doświadczenia również z ministrami, których przepraszam, ale większość uważam za debili. Oczywiście nie wszystkich, oczywiście nie wszystkich, natomiast naprawdę dobrych, zdolnych nauczycieli uważam za ludzi wybitnych i uważam, że ludzie wybitni powinni więcej zarabiać niż ludzie ociężali umysłowo, którzy dostali fuchę tylko dlatego, że się załapali do jakiejś partii politycznej. No ale ja tak uważam. A wy piszcie w komentarzach, co myślicie i przejdziemy sobie do innego pytania. Banki jako narzędzie do podboju kraju. Podobno kiedyś były tak y, wykorzystywane. To prawda, czy spiskowatoria? teoria? Drodzy Państwo, to jest prawda i nie tylko kiedyś były tak wykorzystywane, ale i nadal są tak wykorzystywane. Z tą różnicą, że kiedyś było wykorzystywane kiedyś, czyli mówimy na przykład, bardzo często to było w latach 50., 60., 70., masowo wręcz przez Stany Zjednoczone. To były tak zwane banki z Wall Street. A dziś dokładnie tą samą metodę, tylko z niewielkimi modyfikacjami, wykorzystują Chiny. Kiedyś to robili anglosasi. Dzisiaj to robią głównie Chiny, ale anglosasi nadal robią ten myk. I co, co więcej, wiele wskazuje na to, że w chwili obecnej robi się to Polsce. To są tak zwane banki do zadań specjalnych. Na czym to polega? A polega to na tym, że znajduje się jakiegoś frajera, przepraszam, kraj, yy, który jest celem ataku operacji specjalnej, banków specjalnych. I albo się idzie i oddziaływuje e, oddziaływuje, nazwijmy to PR-owo na rządzących, albo się oddziaływuje pr na społeczeństwo, albo się oddziaływuje korupcyjnie na rządzących po to, żeby wzbudzić potrzebę Posiadania czegoś. Okej? Okay? Na to coś pożycza się pieniądze, które potem są niemożliwe do spłaty i w zamian za te długi, które powstają bo pożyczka, która jest niemożliwa do spłaty, no to jest dług w zamian za te długi zaczynają się naciski polityczne, różne ustępstwa, a w konsekwencji. Skutek, o którym mówił pan Mateusz Morawiecki na jednym z wywiadów, bodajże u pana Wilcztaina, jeśli dobrze pamiętam, że cytuję: Problemem Polski jest to, że jest posiadana przez kogoś z zewnątrz. O, to jest skutek ostateczny. To, że kraj jest posiadany przez kogoś z zewnątrz. Zarówno bezpośrednio, jak i w przenośni. Bezpośrednio, bo. Na przykład środki produkcji w danym kraju, albo infrastruktura krytyczna, banki i inne tego typu elementy, bez których kraj nie może normalnie funkcjonować, są posiadane przez kogoś z zewnątrz. Przykład: polska telekomunikacja. W Polsce praktycznie nie ma polskich firm telekomunikacyjnych. Jest kilka, ale są bardzo słabe. I mają mały udział w rynku. Na przykład była taka firma, nazywała się Te Telekomunikacja Polska S.A. Prawda? Dla mojego pokolenia to był synonim telekomunikacji. Telekomunikacja Polska S.A. Tak zwana TEPSA. Została sprzedana. France Telecom. Dziś działa pod marką Orange. I teraz zobaczcie. Potem dochodzi do sytuacji, na których się nawet PiS Swego czasu e, pis, swego czasu e, głośno pluł. Jak był tak zwany ciamajdan, czyli ten nieuda nieudany pucz, e, który zrobili tam w latach nastych e, pod Sejmem, co to tam nam mówili, żebyśmy poszli pod Sejm i protestowali przeciwko pisowcom. To było w jakoś e, w okresie świąteczno-noworocznym, czyli wyjątkowo przykle. dla. Polaków byłoby pójście i stanie pod Sejmem, no bo skoro byśmy stali pod Sejmem, no to nie moglibyśmy świętować z rodziną. A jednocześnie Rysiek Petru, facet samozaoranie. Jedyny facet, którego jemu się udało zaorać, to, słabo, to, to pan Mencen. No to ten pan Petru był uprzejmy. Pojechać wtedy z kochanką, czy proszę, polecieć z kochanką na jakieś tam wakacje. I dlatego cały ten Czamaidan szlak trafił. Pamiętacie, nie? No potem były konsekwencje, jak koleżanki go z jego własnej partii wywaliły chyba, z, którą, gdzie jego nazwisko w ogóle było w nazwie, jakieś takie masakry były, nie? Ale tu nie o ludziach, którzy, specjalistach od samozaorania plus zaorania jednego innego człowieka. Ale może pamiętacie wtedy, jak zaczynał się ten się Majdan, to się jak w przypadku każdego Majdanu, quasi-Majdanu, Puczu, quasi-Puczu, zaczynała się wojna informacyjna. No i te telewizje powiązane z opozycją nawalały taką bardzo mocną antyrządową narrację, łącznie z tym, że ktoś tam nawet mówił, że ktoś kogoś przejechał, że jakiś nieżywy człowiek był, nie? No, ja na przykład pokazałem filmy, jak ten człowiek się sam kładzie na, na, na tym... Na, na chodniku, a potem sam wstaje i odchodzi. A w pewnych mediach komercyjnych pokazali tylko ten środek, jak on leżał i wyglądał na nieżywego, nie? E... No i... Wtedy telewizja publiczna próbowała siać przekaz rządowy, komercyjne yy, siały przekaz antyrządowy, yy, a telewizja publiczna próbowała siać przekaz rządowy. I akurat wtedy TP Emitel nale, yy, należący do TPS zrobił słuchajcie, konserwację, albo miał awarię masztów nadawczych, i akurat wtedy Telewizja publiczna miała problem z nadawaniem tego swojego prorządowego przekazu. To no, Zupełny kurde przypadek. To właśnie pokazuje, jakie są skutki takie oddania, oddania państwa. Sprawienia, że ktoś jest właścicielem. E, na przykład w Polsce mamy bardzo dużo linii przesyłowych energetycznych nienależących do Polski. E, mam. I nagle jak oni zrobią konserwację, to się okaże, że nie będzie prądu. Albo mogą mieć nagle awarie. i się okaże, że nie będzie prądu. Nie mówiąc już o tym, że płacimy gigantyczne rachunki za prąd, chyba jedne z największych w Europie, jeśli nie największe. Między innymi przez to, że mamy gigantyczne opłaty przesyłowe, bo te linie przesyłowe pisał nie tylko pisowcy, w ogóle... Politycy w Polsce posprzedawali. W tej chwili masowo są sprzedawane wodociągi. Za chwilę się okaże, że będziemy mieli pioruńsko drugą wodę, zobaczycie. Jest sytuacja taka, w której oficjalnie się mówi globalnie, że woda za kilka do kilkunastu lat będzie bardzo ważnym surowcem, bo tej wody po prostu brakuje. A jednocześnie jest sprzedawane zagranicznej korporacji wodociągi. No to brzmi trochę jak zdrada Stanu, nie? To jest skutek tego, że jest wielkie zadłużenie. I że pojawiają się pewne, e, pewne naciski. Słuchajcie, no bo my tutaj byśmy chcieli, my prosimy, a zobaczcie, wy jesteście tak zadłużeni. Jak my nie zrolujemy wam długu, czyli nie kupimy nowych papierów dłużnych, no to wy nie dacie rady sobie sami poradzić. No i w związku z tym bardzo prosimy i tak dalej. To są już te skutki. Natomiast od czego się to zaczyna? No, zaczyna się na przykład od tego, co yy, w Polsce. Znaczy, w Polsce to już od dawna trwa, nie? Ale w chwili obecnej mm, mamy jakby takie, mam wrażenie, dokończanie przejmowania Polski od strony gospodarczej. Ale prawda? Nagle jest akcja pr połączona z naciskiem na władzę, że my nagle powinniśmy kupować bardzo duże ilości uzbrojenia. Setki miliardów mają na to iść. No nie mamy tych pieniędzy. Ponieważ ludzie przestraszyli wojną, to nagle ludzie są mm, skłonni zgodzić się na zakupy takich gigantycznych ilości uzbrojenia. Nie mamy pieniędzy. Dodatkowo jeszcze musimy kupić no bo pisowcy rozbroili polską armię, co się tylko dało, oddali Ukraińcom. Więc jesteśmy na musie, zwłaszcza że tam Ukraińcy ten konflikt z dużą dozą prawdopodobieństwa przegrają, w związku z tym no robi się bardzo nieciekawie, nie? Jesteśmy na musiku, musimy pożyczyć. I się zadłuża. Wliczając te długi, które są w tych PFR-ach i innych rzeczach, zaraz się okaże, że my jesteśmy zadłużeni na prawie 2 biliony. Taki kraj można w każdej chwili zbankrutować. W związku z tym rządzący tak naprawdę nie są rządzącymi, są zarządzającymi, bo w każdej chwili może do nich przyjść pan z jakiejś firmy, yy, która yy, zarządza kapitałem. Nie mówię nawet takiej jakiejś topki, czyli tam BlackRock, Vanguard czy inna tego typu, ale jakiejś takiej mniejszej, pomniejszej i słuchajcie yy, No no niestety My prosimy o to, o to, o to, o to, o tamto, a jak nie, to będziemy musieli tak zrobić, że yy, że my nie pożyczymy wam więcej pieniędzy. Jaki będzie efekt? A to taki będzie efekt, że się będą zgadzać. Ale jak to wygląda klasycznie? Jak to wygląda jeszcze w latach 60. 70., jeśli chodzi o te mm, typowe akcje banków do zadań specjalnych amerykańskich. Jak to wygląda w chwili obecnej, jeśli chodzi o Chiny? Jest sobie kraj zwykle biedny, zwykle aspirujący, ale szczęśliwy. Kraj zwykle w jakiś sposób samowystarczalny, bo od wielu lat funkcjonujący w miarę dobrze, ale biednie. I ten kraj. I ten kraj ee, jest celem ataku. Zwykle pierwszy, pierwszy element to jest oddziaływanie kulturowe. Czyli coś, co w Polsce miało miejsce jeszcze za głębokiego perelu, Pokazanie ludziom, że powinni chcieć czegoś więcej. Pokazanie ludziom, że, że to, co mają, to nie powinno im wystarczać i oni powinni chcieć więcej, powinni chcieć czegoś innego. Nam na przykład pokazano, że amerykańską kulturę bardzo mocno pokazano nam pizzę, hamburgera, Doprowadzono do tego, że ludzie w latach 90. woleli jeść kotleta w bóle klasy wata z McDonalda niż porządnego schabowego z ziemniaczkami. To było to oddziaływanie kulturowe. Yy, 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 oddziaływanie, które sprawia, że już nie chcesz tego swojego, które jest której znasz, które jest zwykle bardzo dobre, tylko chcesz. Yy, yy, chcesz, yy, jakby to powiedzieć,. Yy, chcesz nowego. I te nowe, czasem jest ci potrzebne, czasem jest ci niepotrzebne, ale z oddziaływanie na społeczeństwo, żeby to chciało. Czasem są to samochody, czasem są to filmy, czasem są to gry komputerowe, zwykle infrastruktura, nowy sposób budowania, wzbudzanie potrzeb. Potem idzie się do polityków, i albo się tych polityków też oddziaływuje na tej samej zasadzie jak społeczeństwo. Czyli, że no, słuchaj, tutaj powinniście to, to chcieć, to jest. Mm, y, to jest yy, awans cywilizacyjny, o takie słowo zwykle pada. E, dołączycie do społeczności międzynarodowej, tego typu rzeczy. Plus zwraca się uwagę na to, że społeczeństwo tego chce. Czyli jeśli się z nami dogadasz, to dasz społeczeństwu to, czego społeczeństwo chce. Jak dasz społeczeństwu tego, co społeczeństwo chce, to będzie szczęśliwe. Jak nie dasz społeczeństwu tego, chce, to będzie nieszczęśliwe. W krajach biednych, ale demokratycznych, oznacza to, że być może przegrasz wybory. W krajach niedemokratycznych, oznacza to, że ryzykujesz tym, że zrobią ci przewrót i siłą ciebie obalą. Czyli dostajesz informację. Hm. Dasz tym ludziom, czego chcą, będzie dobrze. Nie dasz ludziom, czego chcą, będzie niedobrze, plus oddziaływanie na ciebie. Personalnie. Czasem psychologiczne, tak jak na ludzi, a czasem wprost poprzez łapówki. Łapówki, szantaże, wrabianie w różne rzeczy, tego typu rzeczy. Czasem dobrowolnie, a czasem po prostu pod przymusem. No i potem dają gigantyczne pieniądze. Ech, te gigantyczne pieniądze yy, idą zwykle nie na tak jak Gierek sobie wymyślił, czyli że postawi fabryki, te fabryki będą coś produkować, i dzięki produkcji tych fabryk spłacane zostaną długi, Gierek miał całkiem dobry pomysł. Jemu nie wyszło, ale pomysł miał dobry, tylko zwykle działają w ten sposób, że to ma iść na konsumpcję. Nie na fabrykę Coca-Coli, tylko na import Coca-Coli. Nie na Rafinerie ropy naftowej, dzięki czemu będziecie eksportować ropę naftową, tylko na drogi, na szkoły, na dobra konsumpcyjne na przykład na komputery, konsole, radiomagnetofony, wideo, w zależności od, od, od roku, w którym to się odbywało. Konsumpcja. No i oczywiście trzeba czymś za to zapłacić. No i tutaj się pojawiają te banki do zadań specjalnych, które udzielają pożyczek. Pożyczek, których oczywiście nie da się spłacić, bo one są tak zrobione, że, że fizycznie nie ma możliwości ich spłacić. Po prostu. Czasem um, coś się dzieje, że wydaje się, że one są możliwe do spłaty, ale potem się okaże, że nie są. Takie na przykład u Gierka. To, to też Gierek miał dobry plan. Dzięki temu, że zainwestował w produkcję, powinien był być w stanie spłacić te pożyczki. Ale tak zrobili, że, że nie był w stanie. I nie wiem, kraj na przykład jest wielkim eksporterem bananów. To nagle robią, że no kurde, nagle banany, to, to, to niedobra jest i nikt nie chce kupować bananów. Albo nagle załamuje się rynek bananów i mm, spadają ceny bananów. Cokolwiek. Z jakiegoś powodu dochodzi do tego, że kraj nie jest w stanie spłacić długu lub też od samego początku było to tak zrobione, że wiadomo było, że nie będzie w stanie. Politycy, zwłaszcza w, poli zwłaszcza w krajach demokratycznych, bardzo łatwo to idzie, bo tacy nagabywacze idą i mówią, panie, no weźmiesz pan ten kredyt dla kraju, będzie dobrze, ludzie będą szczęśliwi, dasz im 500+, plusa, 800+, plusa, darmowy laptop, konsolę, pada, yy, hulajnogę pozwolisz im wygrać. A spłacać? A spłacać to się będzie za 10 lat. To już kto inny będzie rządził. Panie, zobacz pan, jak, jakie to jest fantastyczne rozwiązanie. Ty weźmiesz pożyczkę. Ludzie nie zwracają uwagi na takie rzeczy, że to ty weźmiesz pożyczkę. Ale ty będziesz dawał. Więc ludzie będą cię lubić. Więc dłużej utrzymasz się przy władzy. Ten, który przyjdzie po tobie, będzie musiał to spłacać. Więc nie dość, że ten, kto przyjdzie po tobie, nie będzie dawał, to jeszcze będzie zabierał, żeby spłacać, więc no, robisz sobie podwójną przysługę. Rozumiesz? I dlatego sobie zaciągadę te kredyty. No i potem e, tem, w imię tych kredytów też bardzo często są robione takie spółki typu joint venture, e, typu, że na przykład mm, jakiś obieg, na przykład port, lotnisko, droga, Autostrada jest częściowo publiczna, częściowo prywatna. To się ładnie nazywa partnerstwo publiczno-prywatne, czyli sytuacja, w której wchodzą w to pieniądze publiczne, ale to nigdy nie jest całkowicie publiczną własnością. Takie wredne akcje. Co tam mamy dalej? Czy to prawda, że Mateusz Morawiecki zarobił 100 milionów na do przodu, gdy wokół wojna, pandemia i drożyzna? Drodzy Państwo, nie wiem. Pojawiły się doniesienia medialne, które sugerują, że w gigantycznym uproszczeniu tak. Czy jest to prawda? Czy jest to nieprawda? Nie wiem. Przy czym tutaj trzeba zwrócić uwagę, że po pierwsze, nie Mateusz Morawiecki, tylko jego żona, co. Z grubsza wychodzi na jedno, bo są małżeństwem, ale szanowny pan Mate Mateo Morawiecki, yy, sprytnie zanim yy, został premierem, wziął z żoną rozdzielność majątkową i przypisał majątek na żonę. Czyli formalnie to nie jest jego majątek, tylko jego żony. Formalnie to nie on robi deal, tylko jego żona. No wiadomo, że między te formalnie, a naprawdę. Jest gigantyczna różnica i mało kto w to wierzy. No ale to trzeba bardzo wyraźnie podkreślić, że formalnie jest to jego żona. Ile jego żona zarobiła na tych działkach, tak naprawdę do końca nic, nikt nie wie, bo tu się można tylko domyślać. Tam dziennikarze mówią kwotą, operują kwotą 100 milionów złotych, ale jedni mówią, że to jest 100 milionów zysku, drudzy mówią, że to jest 100 milionów dochodu, a jeszcze inni mówią, że to jest 100 milionów Przychodu, a jeszcze inni mówią, że to jest 100 milionów obrotu. Ja to są, drodzy Państwo, zupełnie inne kwoty. 100 milionów zysku to jest gigantyczna kasa. 100 milionów obrotu. Już niekoniecznie. Znaczy nadal to będzie gigantyczna kasa dla, dla kogoś takiego jak ty czy ja, który. No prawdopodobnie jesteśmy golcami, którzy generalnie milion złotych to rzadko kiedy widzieli. Yy, widzieli w ogóle na oczy i to raczej, no raczej, raczej dla nas to są w ogóle jakieś niesamowite pieniądze, tak? No ale to, że dla nas milion złotych to są niesamowite pieniądze, no to nie znaczy, że milion złotych to są niesamowite pieniądze przy 100 milionach. Dam ci przykład, zobacz. Jak masz 100 milionów w zysku, to jest 100 milionów dla ciebie, nie? No ale powiedzmy, że Kupiłeś, inaczej sprzedałeś coś, co jest warte 100 milionów. No to masz 100 milionów przychodu. Ale to coś, co sprzedałeś za 100 milionów, kupiłeś za 99 milionów, więc masz 99 milionów kosztów rozchodu. Czyli dochodu masz tylko milion. A obrotu, 199 milionów. My tak naprawdę nie wiemy, czym te 100 milionów jest. To zawsze to jest kwota, która w oczywisty sposób robi niesamowite wrażenie. I tutaj nie ma tutaj żadnych złudzeń, to jest po prostu 100% fakt i to jest nie do obrony. Sam fakt, że żona Morawieckiego robiła jakieś dile na nieruchomościach, gdy on był premierem, to jest coś, co się w normalnym kraju nie może dziać, bo jest. Bardzo duże podejrzenie, że to po prostu była sankcjonowana prawnie forma dawania pułapówek premierowi. I to powinna sprawdzić prokuratura, i to bardzo mocno. Tu chodzi, drodzy Państwo, coś innego. Ale, ale, my nie wiemy, czy to było milion, 100 milionów. Wiemy, że gdzieś tam pada kwota 100 milionów, ale nie wiemy, czym ona jest. No i ja nie mam na ten temat żadnej wiedzy. Po prostu bezpośrednio opieram się na mediach. I na pewno w normalnym kraju premier musiałby się poddać do, podać do dymisji i powstałby jakiś bardzo niezależny prokurator, a w krajach, w których jest to możliwe, sędzia śledczy, który robiłby to, yy, zrobiłby z tego sprawę yy, bardzo, bardzo przejrzystą, bardzo, bardzo publiczną. To, że u nas tak się nie dzieje, to pokazuje, w jakim kraju żyjemy. Lecimy dalej. Czy gdyby zabrać 500, czy naród polski przejrzałby na oczy, zaczął się interesować politykom i tym, jakie ustawy są głosowane? Nie. W chwili obecnej mamy tak piorujsko roszczeniowe społeczeństwo, znaczy. Oczywiście nie całe, prawda? Ale część, społeczeństw, część społeczeństwa jest tak piorujsko-roszczeniowa, że gdyby im, że oni już uważają, że te 500, plus, czy za chwilę 800, plus, przecież to już będzie za dwa miesiące raptem z hakiem, że im się po prostu należy. I teraz oni nie uważają, że oni co miesiąc coś dostają. Oni uważają, że już dostali i to już jest ich, i teraz gdyby przestać im dawać dalej. To nie uznają, że im się zabrało. I tak jak duża część tego społeczeństwa, która jest w stanie zagłosować na jakąś partię ze względu na to, że w cudzysłowie dostają zasiłki socjalne, bardzo często są to ludzie ospali, którym się nie chce, którzy na przykład nie chodzą do pracy, mimo tego, że w Polsce jest naprawdę banalnie znaleźć pracę, jakąś pracę. Ale często są to ludzie, na przykład, którzy mają jakieś gigantyczne. Oczekiwania, bo na przykład skończył studia. Boże, skończył studia, i dlatego on jest lepszy od tego, kto nie skończył studiów, i on musi mieć jakąś super pracę, bo on przecież skończył studia. Wielu ludzi z mojego pokolenia tak ma. Pokończyli studia. Przepraszam za wyrażenie, w życiu na te studia nie powinni pójść, bo, bo nie mają predyspozycji psychofizycznych, nazwijmy to, do, do skończenia studiów. Znaczy intelektualnych, o to chodzi. Pokończyli jeszcze studia, które są do nikomu do niczego niepotrzebne, ale które za, w czasie mojego pokolenia były bardzo popularne. No i teraz nabyli umiejętności, na zasadzie nabyli papier yy, poświadczający nabycie umiejętności, które często w ogóle nie posiadają, bo nie zrozumieli tego, co na tych studiach było. Zwłaszcza na prywatnych studiach z mojego pokolenia było bardzo łatwo zdobyć papier, będąc kompletnym głąbem, to nawet nie chodził na zajęcia. No i teraz to jest teoretycznie, na przykład, pan socjolog. To kompletnie nie rozumie mm, zasad rządzących społeczeństwem. W zasadzie on ma wykształcenie średnie. ma na przykład 40 lat, mm, nie ma doświadczenia zawodowego, za to ma ego, boże, jakie wielkie, co to co mu się nie należy, bo on przez studia skończył. No i on przecież nie pójdzie do pracy w biedronce, on nie pójdzie do pracy w żabce, on nie pójdzie na przykład, nie wiem, do pracy. <gryw> Jako mm, człowiek, który do pracy w zakładzie mm, oczyszczania miasta. No, przepraszam, studia skończył. Jego to upokarza. Praca fizyczna jest dla niego upokarzająca. Druga sprawa, że zwykle często nie ma w ogóle kwalifikacji do pracy fizycznej, bo. Wbrew temu, co tacy ludzie, którzy pokończyli studia, myślą, do pracy fizycznej też trzeba mieć kwalifikacje. I żeby nie było, ja skończyłem dwa kierunki studiów, to nie jest tak, że ja obrażam ludzi po studiach, bo, jest, bo, bo sam nie skończyłem i, i, i zazdroszczę. Skończyłem. Tylko ja nie jestem budzem i mam szacunek dla ludzi, którzy wykonują pracę, do których studia nie są konieczne. Bo dla mnie. Nie ma prac lepszych i gorszych. Są tylko prace lepiej lub gorzej płatne. To jest jedna rzecz. I drugie są prace, które hańbią i prace, które nie hańbią. No, ale akurat chyba żadna praca fizyczna nie hańbi. Moim zdaniem hańbiące są takie prace jak. Nie jeden minister. Na przykład, wiecie, minister rolnictwa, który nie odróżnia pszenicy od rzepaku. O, to tutaj jest hańbiące. Bo to jest w zasadzie okradanie ludzi z pieniędzy, bo wiadomo, że taki minister rolnictwa. To nie jest ministrem rolnictwa, bo zrobili go ministrem rolnictwa po to, żeby, żeby dać mu kasę. Nie wiem, może za dużo wiedział albo coś takiego, nie? Natomiast, wracając, no jestem przekonany, że właśnie tacy ludzie, którzy są bardzo bierni, którzy siedzą, nic nie robią i tylko daj, 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 jakby teraz nagle im zabrać pieniądze, znaczy właśnie, nawet ja tego używam, zaprzestać im dawać, to by wyszli na ulicę i zrobili protesty. Zobaczcie, to jest tak silna grupa społeczna, że nawet partia, która oszukuje ludzi, że jest taka bardzo prorynkowa, zresztą nawet nie wiem, czy ona czy, 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 czy mówisz ciągle, że jest liberalna, czy nie, no bo tam jest jedna część, to są narodowcy, i to narodowcy socjaliści, czyli, czyli zaprzeczenie wolnego rynku, nie, a druga część to są właśnie korwiniści, czyli właśnie konfederacja, nawet ona nie mówi o zniesieniu 500+. Nie, nawet ta konfunia, która mówi, że będą niskie podatki, ona nie chce skasować 500. Ona tylko chce nie rewaloryzować 500. Co jest najgorszą możliwą opcją, bo będziemy mieli gigantyczne koszty obsługi programu, który będzie no, śmieciowe pieniądze ludziom za chwilę przekazywał, ale dalej koszty obsługi będą masę kasy. Yy, po, yy, po, yy, pochłaniać, nie? No to myślicie, że dlaczego konfunia nie mówi, skasujemy 500 plus? Jak to dlaczego? Bo nawet wśród ich elektoratu są beneficjenci programów socjalnych. I to nie tacy, co to traktują je na zasadzie takiej dobra, kurde. Państwo zabiera mi 3000 w formie podatków, oddaje mi, nie wiem, 1000 w formie. Um, tysiąc w form, formie pro, programów socjalnych, więc ja bym wolał, żeby były niższe podatki i nie było programów socjalnych. No nie, tam są beneficjenci programów socjalnych netto. Czyli tacy, którzy więcej w cudzysłowie dostają niż dają do systemu i dlatego nie chcą, nie chcą tego zabrać, żeby nie wkurzyć swojego elektoratu. Czylicie, to jest rzekomo prorynkowa partia pronkowe to jest strajk przedsiębiorców. Musiałbym się wczytać w PJJ. No, na pewno nie, Kung Fu, nie. Z partii tych... Z partii tych yy, sejmowych aktualnie nie ma wolnorynkowej partii. Bo partia, która jest za utrzymaniem 500, plus, to nie jest partia wolnorynkowa. Także wydaje mi się, od, wracając do odpowiedzi na pytanie i przechodzimy do kolejnych. Gdyby zabrać 500 plus i tak dalej, to byłoby rozruchy na mieście, a nie, że ludzie by przejrzeli na oczy. Czy Donald Tusk ujawni swój majątek i swojej żony? To jest, przepraszam, jakieś pytanie od jakiegoś pisowca. Zdaje się, że mm, Donald Tusk nie robił y, takich akcji jak Mateusz Morawiecki, nie próbował przepisywać swojego majątku na żonę, nie próbował go ukrywać i zdaje się, że on jest jawny w tym sensie, że on tam nic nie kombinował w oświadczeniach majątkowych. Więc to jest takie trochę pytanie z wredną tezą, że się tak wyrażę. To Mateusz Morawiecki ukrywa swój majątek w ten sposób, że przepisał na żonę. I nie chcę ujawnić, mimo, że obiecywali. I żeby nie było wątpliwości, nie popieram Donalda Tuska. Je Donald Tusk to jest jeden z moich głównych powodów, dla których, Że żebym się wyraził precyzyjnie, dla których głosowanie na platformę wydaje mi się wyjątkowo brzydliwe. Ja po prostu pamiętam, jak się żyło pod rządami Donalda Tuska. I żyło się fatalnie pod rządami Donalda Tuska. I to, że pod rządami PiSu żyje się jeszcze gorzej, bo do tych syfów, które robił Donald Tusk, doszło jeszcze realne zagrożenie, że z powodów politycznych cię zamkną jako więźnia politycznego. Plus rozmuchali gigantyczną inflację i wiele innych tego typu rzeczy, nie? Eee... No tak było. No to jest inna kwestia. No ale... Wiecie, do no, drodzy państwo, jak wyjdę sobie na ulicę i ktoś mnie opluje. Pójdę sobie, nie wiem, dokądś tam. Pochodzę dwie godziny po tej ulicy i w międzyczasie ktoś mnie pobije, okradnie i opluje dziesięć razy. To co, potem wracając do domu, jak mnie ten koleś pod blokiem, co mnie opluł, to mam mu powiedzieć, o, dziękuję ci, mój dobroczyńcu, bo ty mnie tylko oplułeś? Nie, to jest człowiek, który mnie opluł. To jest zły człowiek, nie powinien pluć na innych ludzi. A to, że po drodze spotkałem jeszcze więcej, jeszcze gorszych ludzi, no to nie zmienia faktu. To, że PiS jest jeszcze gorszy od Platformy, to nie czyni z Platformy dobrej partii. A to, że w Sejmie mamy partie, które są prawdopodobnie jeszcze gorsze od Platformy i PiSu, to cały czas nie czyni... Mam nadzieję, że mnie dobrze zrozumieliście. Kurde, w Polsce nie ma na kogo głosować. No, no, nie ma. To jest tak bardzo popierdzielone, że nie ma na kogo głosować. Ja tak bardzo liczyłem, że jakaś sensowna partia mm, da radę zebrać podpisy y, we wszystkich okręgach, zarejestruje tak zwaną listę krajową, co da im realną szansę na wprowadzenie kogoś do Sejmu. Strasznie szkoda, że część z tych liderów. Była zajęta na przykład lansowaniem siebie na YouTubie y, zamiast zbieraniem podpisów, i teraz wszędzie szukają winnych tego, że im się nie chciało zrobić dobrej organizacji, nie chciało im się pracować. Nie? No bo to była szansa. I oni tę szansę spierdzielili. Straszne. Na pewno PiS. I Konfederacja to są najgorsze partie z tych partii, które w chwili obecnej mają realne szanse wejść do Sejmu. Ale to wcale nie znaczy, że którakolwiek z pozostałych jest dobra. To jest masakra, drodzy Państwo. Żebyśmy my mieli, kurde, wybór między opcją pod tytułem, bo nas wyślą na wojnę, albo bo wprowadzą do szkół jakieś bardzo dziwne organizacje, które będą tłumaczyły naszym dzieciom, że płci jest 250, a jak pan nosi sukienkę, to jest wszystko całkowicie normalne. No, przecież to jest porąbane. To jest tak, jakbym poszedł do lekarza, nie wiem, z grypą, on mi mówił: Panie Wośniak, ma pan do wyboru. Ucinamy panu rękę, nogę, a może wycinamy nerkę. No kurde, ja z grypą przyszedłem, ludzie, nie każcie mi robić takich wyborów. Jak da Bóg za 10 lat Niemcy będą przyjeżdżać do Polski zbierać gruszki i czereśnie. To jest kropka, tu nie ma pytania. Zakładam, że to wstawił to pytanie jakiś hardkorowy pisiol, który w dodatku jeszcze na mojej grupie jakichś troli pisowskich, którzy mu to polajkowali. Drodzy Państwo, ja oczywiście bardzo bym chciał, żeby Polska była wielkim, wspaniałym i bogatym krajem. Nie mam negatywnych emocji do Niemiec, w związku z tym. Ja nie czułbym satysfakcji, że Niemcy przyjeżdżają zbierać do Polski produkty rolne, ale sam fakt, że. By, więc. Ale miałbym satysfakcję, że my bardzo mocno um, się wzbogacimy. Nie dlatego, że Niemcy e, zbiednieją, ale gdyby to było na zasadzie, że my się wzbogacimy, miałbym satysfakcję i bardzo by mnie e, to cieszyło. Natomiast w chwili obecnej. Polityka wygląda w ten sposób, że jak nic nie zrobimy, to za 10 lat Polski nie będzie. Bo albo będziemy makroregionem Unii Europejskiej, która będzie już bardzo mocno przypominała Stany Zjednoczone, Europa, albo zostaniemy wpierdzieleni w wojnę z Rosją. Trzecia kadencja PiS u na 80% oznacza wojnę z Rosją. Moim zdaniem, według mo mojej opinii. Zobaczcie, co spotyka Ukrainę. Zobaczcie, jak Zachód nagle sprytnie z, Boże, jaka Ukraina jest fantastyczna, przeszedł do Ech... zobaczcie, a ta Ukraina to wcale nie jest jakaś taka fajna i tutaj są takie rzeczy i może już przestaniemy ich wspierać. Przecież jak Zachód przestanie Ukrainę wspierać, to to jest tylko kwestia tygodnie, jak Ukraina padnie. Naprawdę chcecie tego dla Polski? Ja przypomnę, że Zoński szedł do wyborów pod hasłami, że zrobi pokój z, z Rosją. Wybieranie w Polsce nacjonalistycznych partii teraz jest pioruńsko niebezpieczne. Pioruńsko. Eee. Jaka partia, Twoim zdaniem, wyrządzi najmniej zła Polsce? Nie odpowiem na to pytanie, bo mogłoby być odczytane, że ja tą partię popieram. A w chwili obecnej nie ma partii, która zasługuje na moje poparcie. Tyle. Dajesz wina w prezencie. Jakie? Gdzie je kupujesz? To jest tak. Win w prezencie nie daję, ale często, jak gdzieś idę w gości, to zabieram ze sobą wino. Często zdarza mi się też zabrać coś mocniejszego, lub nie wino, tylko coś mocniejszego. Zależy do kogo idę. Zdarza mi się też w prezencie dać dobry alkohol, wysokoprocentowy. Nazwijmy to premium. Wino zwykle nie, ale to pewnie dlatego, że moi fąfle. Raczej są mało winni, że się tak wyrażę. Bardziej wysoko procentowi. Ale jak się gdzieś idzie w gości, to się oczywiście winko ze sobą zabiera, nie? Jakie? Nie mogę odpowiedzieć na to pytanie. Gdzie kupuję, nie mogę odpowiedzieć na to pytanie, gdyż Wokik mógłby to uznać za promocję alkoholu i miałbym z tego powodu problemy, lub, lub promocję miejsca, w którym się kupuje. Takie produkty, za co też miałbym problemy. Więc przepraszam, no nie odpowiem. Ukraina złoży, złoży skargę do WTO na Polskę za e, przedłużenie embarga na ich e, produkty rolne. Co o tym sądzisz? To jest szczyt bezczelności i... Szczyt bezczelności, po prostu. E, czy lotnisko w nie wymaga przypadkiem remontu? Aha. Rozumiem, czyli to jeden z polityków takiej partii, która twierdzi, że ma jaja i zaprowadzi normalność w polskiej polityce. Nie powiem nazwy, bo znowu się powiecie, że się czepiam konfederacji. E <grym> się <w górę> Co coś takiego jeden z ich polityków zaczął sugerować. Proszę Panie Państwo, taka wypowiedź, to, no ona jest śmieszna, ona jest zabawna, ona jest tentapowa. E natomiast gdyby ją potraktować poważnie. Ja tej partii nie traktuję poważnie w chwili obecnej, ale gdyby ją potraktować, tę wypowiedź, poważnie, no to to jest wypowiedź... Yy, yy, to to jest wypowiedź yy, tchórzowska. Drodzy Państwo, jeśli Ukraina zachowuje się jak wróg Polski, ona prowadzi z nami wojnę celną. przecież no, to nie jest zachowanie przyjazne, to jest zachowanie wrogie. Jeśli Ukraina nas szkaluje mm, do organizacji międzynarodowych, przepraszam, szkaluje nas y, do opinii publicznej międzynarodowej, jeśli nas grozi pozwem lub nawet już chyba pozwała do organizacji międzynarodowej, to jest, drodzy Państwo, wrogie zachowanie. Jeśli kraj, który dostał od nas tak gigantyczną pomoc, jest wobec nas po prostu wrogi, to nie można w odpowiedzi być tchórzem i bawić się w jakieś takie akcje typu, o, bo teraz my potrzebujemy tu remontu, tu tego. Tylko wprost powiedzieć, drodzy Państwo, no wam się chyba coś kurde pomyliło. Wy pomyliliście naszą dobroć ze słabością, wy pomyliliście naszą wielkoduszność z jakimś problemem emocjonalnym. Dostaliście od nas bardzo dużo. Więcej niż oczekiwaliście. Więcej niż wam się należało. Więcej niż mogliście oczekiwać. Jeśli nie umiecie tego uszanować, to spaduwa. Proste. My daliśmy z siebie bardzo dużo. Teraz wasza wasz czas, żeby dać. I bardzo prosimy tutaj Listę rzeczy, które możemy od Was dostać, w zamian za to, co już dostaliście. Jak dostaniemy to, co nam się należy, chociaż symbolicznie, wiecie, ekshumację to jest totalna podstawa. Um, nie wiem, nasz prezydent może Wasze najwyższe oznaczenie by dostał. To jest takie trochę lipa, że Wy od nas bierzecie i jeszcze nasz prezydent dorzucił Wam oznaczenie. No, tak? Rozli Proszę nam tu dać, tak? Proszę nam dać na przykład jakieś kontrakty, już proszę nam dać jakieś udziały w jakichś spółkach. Wywdzięczyć się. I wtedy, jak się wywdzięczycie, to możemy rozmawiać o dalszej pomocy. Do tego czasu żadnej pomocy nie będzie. To można zrobić bardzo szybko, żeby tam ktoś nie mówił, że tutaj możemy cię przegrać przez to wojnę. Przecież to można zrobić w kilka godzin. W kilka godzin. W związku z tym. E, w związku z tym, to gdyby były jakieś zachwiania, jakieś pomocy, czy coś, to jest wszystko Wasza wina. No. I nie bawić się w żadne podchody, e, typu, że e, jakieś podchody, typu, że coś wymaga remontu i tak dalej. Wprost, otwarcie powiedzieć: Wyciągnęliśmy do Was ręka, a Wy się mu gryźli. Więcej nie wyciągniemy. Dopóki nie, nie przedstawicie zaświadczenia, że już nie gryziecie. A potem, no, mam nadzieję, że rozumiemy, o co chodzi. Oczywiście to wszystko było w całkowitej przenośni, prawda? Całkowitej przenośni. Co mamy dalej? Przed, najwię przed jakimi największymi problemami od obecnie stoi Polska? Pomień wybory i wojnę. Pozdrawiam, też pozdrawiam. No to skoro mam pominąć wojnę... E a największym naszym problemem jest to, że mamy realne zagrożenie, że polscy politycy wepchną nas w wojnę. Wręcz uważam, że trzecia kadencja PiSu, samodzielnie lub z Konfederacją, dlatego oznacza bardzo duże prawdopodobieństwa wepchnięcia nas w wojnę. Dlatego jeszcze raz podkreślam, uważam, że żadna partia nie zasługuje na głos, ale Konfederacja i PiS szczególnie. To jest najwyższe możliwe zagrożenie. Zagrożenie anihilacją naszego państwa poprzez ciągnięcie nas w wojnę. Ech, jakie mamy poza tym problemy? No to zobaczę, ile mamy czasu do końca. Oj, to pełnej listy nie damy rady. No, będzie to, że tak. Zadłużenie. Jesteśmy, mamy, jesteśmy zadłużeni jako państwo tak bardzo, eee. Eee. Że ten dług jest praktycznie niemożliwy do spłaty. Proszę Państwo, my mamy dług w okolicy 2 bilionów złotych, nie? Ten, ten, łącznie z tym długiem w tych PFR-ach i tak dalej, ale bez długu ukrytego. Czyli bez takiego długu, że na przykład yy, yy, że na przykład yy, ludzie popłacili składki te ubezpieczenia zdrowo, yy, społeczne i teraz im się należy emerytura. I z czegoś tą emeryturę trzeba będzie wypłacić. Gdyby liczyć to, to my mamy dług na poziomie 6 czy 7 bilionów. Kiedyś jak mm, oficjalny dług był na poziomie 1 biliona, to ja wyliczyłem, że z długi, długu ukryty jest 5 bilionów, więc teraz zakładam co najmniej 6, bo doszedł bilion tego oficjalnego, choć po ukry... według metodologii unijnej, em, bo według metodologii pisowskiej jest o wiele niższy, bo pisowcy ni, nie. E, nie. Mm, nie, e, nie. Jakby. Nie. Mm, e, no nie. Nie. uznają pewnych długów za dług. No Na to mamy. To pew, no mamy co najmniej 6, pewnie już 7 czy 8. No ale 2 biliony. Drodzy Państwo, 2 biliony Polaków ile będzie realnie? Formalnie to jest nas chyba 37 milionów teraz, no ale cała masa nas wyjechała za granicę, ale powiedzmy, policzmy nawet, nawet policzmy, że 38 jest nas milionów, to jest z gigantyczną górką, z gigantyczną górką, z gigantyczną. Drodzy Państwo, to wychodzi ponad 52 tysiące złotych na każdego Polaku długu. Łącznie z nowonarodzonym dzieckiem, które jak na razie to ma tylko kocyk i czapeczkę, i już dług ma, ponad 50 klocków. I starszym panem, który jutro odejdzie z tego świata. No i wiadomo, że tego długu nikt nie spłaci za niego, w związku z tym on przejdzie na innych, nie? Łącznie z beneficjentami programów socjalnych, którzy generalnie są tylko obciążeniem finansowym dla systemu, bo nie pracują. Mówię o tych, którzy nie pracują i tak dalej. To jest największy nasz problem: zadłużenie. Drugi nasz problem, kompletnie niekompetentne władze, które nie reprezentują interesu Polski. W najlepszym wypadku reprezentują interes swój własny partyjny, a jest bardzo prawdopodobne, że reprezentują interes obcych mocarstw. PIS Stanów Zjednoczonych, inne partie innych. To jest straszne, że PIS mówi tyle o wpływie obcych, obcych wpływach na, na Polskę, a nie zaczyna od siebie. Gdzie wpływ Stanów Zjednoczonych na Polskę pod rządami PISU jest tak gigantyczny, że przecież mieliśmy sytuację, że wiceprezydent Stanów Zjednoczonych przyjechał do Polski i ogłosił na konferencji prasowej, że Polska nie wprowadzi jednego bardzo ważnego podatku. Czyli de facto pokazał całemu światu, że nie jesteśmy suwerennym krajem, to jest podstawowa, podstawowy element suwerenności krować i ściągać podatki na swoim kraju, nie, na swoim terytorium. Poza tym, że nasi politycy służą nie wyborcom, tylko innym, no to mamy jeszcze taką kwestię, że w dużej części to jest to barda ludzi bardzo kiepsko sobie radzących, mówiąc krótko, niekompetentnych. Więc nawet gdyby oni chcieli dobrze dla Polski, a moim zdaniem to jest bardzo rzadkie, to i tak ciężko byłoby im coś załatwić, bo po prostu nie mają kompetencji. I to nie tylko takich wiedzowo-umiejętnościowych, ale również intelektualnych. Do tego jeszcze na polskich polityków jest cała masa różnych haków, przez co bardzo łatwo ich szantażować. Nie mówiąc już, że są bardzo na kasę łasi, więc dość łatwo ich przykupić. Do tego mamy taki problem, że od lat, odkąd pamiętam, mamy negatywny. negatywny Negatywną selekcję do podstawowych zawodów. Policjant, nauczyciel. Tam bardzo często idą ludzie, którzy nie dlatego, że oni całe życie chcieli być nauczycielem, nie dlatego, że całe życie chcieli być policjantem, nie dlatego, że całe życie chcieli być wojskowym, tylko dlatego, że na pewnym etapie życia uznali, że nie mogą się spełnić zawodowo, więc poszli tam, bo tam jeszcze się dało. Uważam, że do takich zawodów jak Żołnierz, policjant, nauczyciel, lekarz, pielęgniarka powinni iść najlepsi z najlepszych. Często jest tak, że tak nie jest. I ile uważam, że żeby zostać w Polsce lekarzem czy pielęgniarką, ale także ratownikiem medycznym, no to tam uważam, że idą elity intelektualne. Może nie zawsze elity moralne, ale intelektualne tak. I wszyscy ci, którzy będą, po Krzyśku, co ty pierdzielisz, o pielęgniarka, ha, 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 każdy głupi może zostać pielęgniarką. Nie. Żeby zostać pielęgniarką w Polsce, trzeba skończyć studia, które są bardzo trudne. To już nie są te czasy, co to tam film z II wojny światowej, że tam pielęgniarka to poprawiała poduszkę i parzyła herbatkę lekarzowi. Albo się z nim jednym kocem nakrywała. Dziś, żeby wykonywać zawód pielęgniarki, trzeba mieć łeb jak sklep, i skończyć trudne studia. Ratownik medyczny to też nie jest człowiek, który tam sobie wiecie, jak sanitariusz z Drugiej Światowej, co tam tylko nosze nosił. Nie, to jest człowiek, który wykonuje bardzo poważne procedury medyczne pod wpływem stresu bo na czas, bo mu, się, bo mu się człowiek wypłaszcza w karetce, a on musi tak zrobić, żeby go dowieść żywego do szpitala. Oczywiście, największą elitą zawodów medycznych był jest. I do, I do czasu wprowadzenia sztucznej inteligencji będzie lekarz. Ale to nie znaczy, że ale to nie znaczy, że inne zawody medyczne nie zasługują na szacunek. Zasługują. Łącznie z panią Salową i technikiem, który yy, w laboratorium pracuje i dzięki któremu są badania. Jak schsani takie badania, to nawet yy, w, w miarę zdrowy człowiek może, może, może zejść z tego świata. Ale wróćmy. No niestety, do zawodu nauczyciela, policjanta wojskowego bardzo często są negatywne, yy, negatywne. Yy, yy, tak zwana negatywna selekcja. Oczywiście jest cała masa fantastycznych wojskowych, fantastycznych policjantów, Chciałem pozdrowić kapitana Lisowskiego, pułkownika. Yy, yy, może kiedyś awansuje porucznika po wałka. Mam nadzieję, że kiedyś zostanie pułkownikiem. A i generałem, i, i Lisowski też mam nadzieję, że generałem, ale z własnej woli, a nie dla tego, że go tam przymusowo wezmę do woja. I policjantów też jest bardzo wielu wspaniałych. I nauczycieli jest bardzo wielu wspaniałych. Zresztą mam takiego farta, że jako ojciec, yy, no to spotykam się praktycznie z, z samymi fantastycznymi nauczycielami. To jest w ogóle dla mnie szok. Bo jako uczeń się w przyznać jak dawno temu. No miałem do czynienia z głównie z nauczycielami, którzy uważam, że nie mieli żadnych kwalifikacji, głównie moralnych. Natomiast teraz widzę, że no jest super. Ale niestety, bardzo często jest właśnie ta negatywna selekcja, a uważam, że tam powinno, powinni iść ludzie najlepsi i być adekwatnie czy fantastycznie opłacani. A przy okazji chciałbym pozdrowić kolegę Telego z TikToka. Znamy się od bardzo, bardzo dawna, fantastyczne TikToki robi, mi się podobają. Czyli dla mnie jego humor trafia, że się tak wyrażę. Bo drodzy państwo, jak policjant nie będzie debeściak, to może nam za chwilkę tutaj zacząć jakaś mafia rządzić. Nie? A jak nauczyciel nie będzie Debeściak, to nasze dzieciaki będą słabo wykształcone. I to jest nasz problem również. Drodzy Państwo, i tak minęła godzina, godzina i 6 minut, także bardzo serdecznie dziękuję, pozdrawiam, do zobaczenia. Za tydzień nie wiem, czy będą Q&A, -e, bo za tydzień kurczę, no za tydzień jest, tacy ten ekonomiczny pewnie jeszcze będzie, bo to będzie 13, ale 14 to już będzie mieli ciszę wyborczą, więc 14 i 15 pewnie nie będzie Q&A, pewnie zrobimy jakiś taki jeden zbiorczy. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Pa!